ale nie masz tak, że puszczasz swoim córkom, kiedy masz je w domu. Zrolowany dywan leży, jest otwarta lodówka, mówię, jedzcie, póki nie zamknę. Jestem gościnny. Tak, jesteś... tak, macie tu po złotówce, wracajcie, kupujcie sobie taksówkę. Czaśnijcie drzwiami i pójdźcie piechotą. Ale nie masz tak, że jak dzieciaki twoje oglądają metro, to one mówią, tata, przeminęło z wiatrem, nuda. Ale one nie oglądają metra. Ale ani razu nie widziały ciebie? Że metro, że nuda? Tak, ja to jest... nie, może i tak, ja nie oglądałem tego dawno. Ja mam stosunek do tego inny, bo byłem parę lat temu i w Buffo to oglądałem. To nie było takim rozmachem, tak jak kiedyś to robiliśmy, ale się wzruszałem, miałem ciarki, wiesz, było kawał mojego życia. Ale nie tęsknisz za tym, żeby wziąć, nie wiem, rockowy skład, gitarzystów, żeby jeździć po tych tanich klubach, żeby te brzydkie nastolatki spocone do ciebie przychodziły, żeby ci organizatorzy walili na kasę. Nie tęsknisz za tym? Nie, już nie. Ja też. Już to było fajne, ale całe szczęście, że się skończyło.